W nocy z sobotę na niedzielę pokazaliśmy nagrania z wydarzeń, do których doszło w Busku-Zdroju. Antek Królikowski towarzyszył swojej teściowej oraz szwagierce podczas próby odzyskania prywatnego mienia z mieszkania zajmowanego obecnie przez Dariusza Opozdę, ojca Joanny Opozdy. Mężczyzna miał powymieniać zamki w drzwiach, przez co rodzina nie była w stanie dostać się do środka. Podczas próby wejścia do budynku z pomocą ślusarza o mało co nie doszło do tragedii. Dariusz Opozda zaczął strzelać z broni czarnoprochowej w kierunku drzwi, za którymi stała jego żona oraz córka, a zaraz obok nich Antek Królikowski. Nagraniem z zajścia Dariusz Opozda osobiście podzielił się na swoim facebookowym profilu. Dariusz Opozda może nadal liczyć na wsparcie części rodziny, w tym przede wszystkim swojej matki Marii Opozdy. Kobieta jest sekretarzem partii Prawo i Sprawiedliwość w gminie Busko-Zdrój, pełni więc funkcję publiczną. Na pierwszym nagraniu, nakręconym jeszcze za dnia, słyszymy, jak Maria Opozda krzyczy w kierunku osoby trzymającej telefon. Nic nie miała, przyszła, u mnie mieszkała, mieszkała u mnie, krzyczy kobieta, odnosząc się najpewniej do mamy Joanny Opozdy, Małgorzaty. Następnie Maria Opozda wytrąca telefon z dłoni osoby nagrywającej, po czym zaczyna krzyczeć, draniu ty jeden. Na kolejnym filmiku widzimy, jak kobieta uderza Antka Królikowskiego. Najbardziej szokujące są jednak słowa Marii Opozdy utrwalone w kolejnym nagraniu. W tle słyszymy, jak któraś z obecnych na miejscu zdarzenia osób z przerażeniem w głosie informuje, że Dariusz Opozda strzelał do zgromadzonych na klatce osób, na co jego matka reaguje w następujący sposób, bardzo dobrze. Szkoda, że nie trafił, słyszymy na nagraniu.